Cześć. Kilka kursów temu pokazywałem, jak uruchomić grę, tak viewport w window, jak i grę typu standalone, czyli w oddzielnym okienku, tak jakby wyglądało po zainstalowaniu. Jedyny minus standalone game i gry zainstalowane jest taki, że wyjść można z niej tylko na jeden sposób, naciskając Alt F4. Zmaksymalizuję okienko, bo tak wygląda gra zainstalowana, no i żeby z niej wyjść, trzeba nacisnąć Alt F4. Więc stwórzmy menu, aby ułatwić ten proces. User Interface, klikając prawym w blueprincie, wybieramy Widget Blueprint, a więc menu, z którego będziemy korzystać za każdym razem, gdy naciśniemy na przykład Escape'a. Klikam dwukrotnie. To jest okienko, które pokazuje się na naszym ekranie. Ważne, żeby proporcja była 16:9, bo taką proporcję najczęściej mamy na monitorach lub najczęściej w telefonach. Jaka wielkość? Nie ma większego znaczenia, ponieważ nawet jeżeli będzie wartość mniejsza, to i tak będzie fajnie przeskalowana do aktualnej rozdzielczości, w jakiej uruchamiamy grę. Po lewej stronie mamy różne elementy, które podobnie wyglądają, jakbyśmy tworzyli projekt Visual Studio, na przykład Visual Basic, Visual C++. Nieistotne, tworzymy przycisk. Nazwa się dosyć dziwnie, dlatego przejdę tutaj do tej karty i nazwę go w jakiś normalny sposób, na przykład button, żebym wiedział, że to jest button, no i exit. Wystarczy coś takiego. Wtedy będę wiedział w blueprincie, że to właśnie ten przycisk. My wiemy, że to jest ten przycisk, ale gracz niekoniecznie, więc stwórzmy tekst bloka, który będzie w środku przycisku. Dzięki czemu gracz dowie się, że dzięki temu może wyjść z gry. Zamieniamy nazwę na txt-exit. Oczywiście to nie jest nazwa wyświetlana. Nazwa wyświetlana jest w zakładce tekst. Niestety polskie litery, czyli S z altem, tworzy coś takiego. Otwiera Save Asset As. Więc niestety musimy gdzieś napisać w notatniku lub gdziekolwiek i wkleić już pełną nazwę. Wtedy jest wyświetlana w porządku, no i działa jak najbardziej ok. Możemy zmienić kolor, żeby był bardziej widoczny, byle nie na szary. Wyjście na czarno wygląda całkiem dobrze. Możemy też zmienić czcionkę w zakładce font. Teraz to jest 24, możemy powiększyć do 36, 48 może. Wygląda całkiem ok. Jest tutaj też fajny parametr, który jest obramowaniem względem przycisków. Niestety jest czarnym obramowaniem, więc jeżeli go wykorzystamy, to trzeba zmienić kolor na biały. Teraz napis jest całkiem fajnie, dobrze czytelny, jest kontrastowy. OK. Zaznaczmy teraz przycisk i szukamy po prawej możliwości reakcji. Może to być reakcja poprzez najechanie tylko myszką lub wciśnięcie i dopiero przy puszczeniu coś jest wyzwalane, ale ja chcę akurat przy kliknięciu, czyli klikam, wyzwala się jakaś akcja. Przejdźmy teraz do blueprinta, a więc do grafa. Możemy wrócić do designera, ale wróćmy do grafa i stwórzmy jakieś działanie. On klik, czyli wciśnięcie przycisku, będzie reagowała w taki sposób, że wyjdziemy po prostu z gry. To jest jeden klocek, który się nazywa Quit Game i wyrzuca po prostu nas z gry. Jeżeli to nam odpowiada i przycisk i menu całe w sumie też nam odpowiada, no to możemy zamknąć, zapisać i teraz trzeba zmodyfikować blueprint levela, ponieważ w tym levelu chcemy, aby menu się pojawiło i trzeba stworzyć klocek, który będzie odpowiadał za to, że w menu się wyświetli. Klikamy prawym i wpisujemy jak escape. Możemy wybrać wtedy przycisk escape, który przy okazji w viewporcie wyrzuci nas z gry, ale w standalone już nie. Klikamy prawym i przeciągamy węzeł z pressed create widget. Chcemy to, ponieważ menu to jest widget, możemy go wybrać z menu, ewentualnie w łatwiejszy sposób, jeżeli tego mamy dużo, zaznaczyć menu. I dzięki temu możemy teraz w Create Widget wybrać strzałkę. Strzałka wtedy przypisze nasze menu do widgeta. Musimy stworzyć widget, żeby został wyświetlony. Komu ma być wyświetlony? Tutaj musimy wybrać Get Player Controller, ponieważ nam będzie wyświetlony i my będziemy mogli kontrolować tego widgeta. OK. Na razie został stworzony, nie został wyświetlony. Aby został wyświetlony, trzeba z return value, czyli do tego widgeta, przypisać pewną akcję. Będzie to add to viewport, a więc dodaj do naszego widoku. Viewport to nie jest okienko viewport, gdy testujemy grę, ale ogólnie do naszej gry się odnosi. Uruchomimy teraz grę w trybie standalone.
bo jak widać przycisk play nieco się zmienił. Naciskam Escape, wszystko fajnie, ale mamy przycisk i reakcji do niego nie ma jak przypisać, nie ma, widzimy myszki też przy okazji. Więc po pierwsze zmieniamy po naciśnięciu Escape'a tryb, a więc nie obsługujemy tylko gry, nie obsługujemy też tylko gry i UI, czyli w sumie obu elementów, chcemy obsługiwać tylko UI, czyli User Interface. Wybieramy to i teraz nie mamy obsługi nad grą w tym przypadku, tylko mamy obsługę nad widgetem, który trzeba przy okazji też wskazać, no i wskazać Player Controllera, czyli to łączymy już z klockiem, który wcześniej został stworzony. Teraz będziemy mieć okazję kontroli nad grą, aczkolwiek nie będziemy widzieć kursora, dlatego warto jeszcze na siłę wyświetlić myszkę. Wyciągamy to z Player Controllera i wpisujemy set show mouse cursor, aby ustawić, czy kursor jest widoczny, czy nie, a nie tylko get, czyli sprawdzić. Jeżeli chcemy, aby kursor był widoczny, zaznaczamy checkboxa i łączymy jako ostatni klocek z set input modem. Uruchamiamy. Trzeba zapisać za każdym razem, gdy uruchamiamy grę typu standalone i można zobaczyć, jak będzie wyglądać. Uruchamia się gra, naciskamy Escape. Nie mamy wpływu na grę, ale mamy kursor i możemy nacisnąć wyjście, dzięki czemu wychodzimy z gry.